dobrze łapie? Musi mnie dobrze łapać. Musi. Okej. Cześć kochani, ja mam na imię Dorota i witam was gorąco na moim kanale. Dzisiaj witam was jako zimowy demon. Dzisiejsza charakteryzacja, dzisiejszy makijaż, który oczywiście zaraz pokażę wam krok po kroku, jak możecie go wykonać, jak ja go przed chwilą wykonałam. To mogę powiedzieć tak naprawdę trochę spontan, może nie spontan, niespontanicznie siadłam tutaj, bo miałam to zaplanowane. Natomiast, jest to improwizacja. Zazwyczaj, chociaż w części improwizuję w swoich pracach, w swoich charakteryzacjach. Natomiast tutaj faktycznie, powiem wam, miałam zaplanowane coś zupełnie innego. Natomiast w ostatniej chwili okazało się, że czegoś mi brakuje i nie mogłabym tego zrobić tak, jakbym tego chciała. Dlatego zmieniłam koncepcję na taką, która też mi gdzieś tam wcześniej chodziła po głowie, ale czułam, że mam dzisiaj dobry dzień i taka improwizacja fajnie zagra i myślę, że to wyszło. Po niedawnym moim takim zastoju twórczym powiem wam, że czuję powiew świeżego powietrza, chce mi się bardzo działać i właśnie dzisiaj był taki dzień, kiedy po prostu chciałam siąść i zrobić coś tak z dyni, z czapy i po prostu zacząć malować. Dajcie znać, jak wam się podoba i przy okazji oczywiście mam dla was pytanie. Jestem ciekawa, jak ci z was, którzy są twórcami, niezależnie w jakiej dziedzinie, jak radzicie sobie z taką blokadą, zastojem twórczym, kiedy wam brakuje energii do działania, kiedy brakuje wam pomysłów, albo kiedy po prostu czujecie, że nic, co w danym momencie robicie, nie jest dość dobre i zwyczajnie wam się odechciewa. No i czy w ogóle macie takie momenty? Jeżeli tak, to właśnie jak sobie z nimi radzicie? Czy macie jakąś złotą radę, którą możecie dać mi i moim widzom? Jestem bardzo ciekawa. Zaraz oczywiście przejdziemy do tutorialu, a tymczasem, jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście mojego kanału, to oczywiście zróbcie to teraz, nic was nie ominie. Możecie również już teraz zostawić łapkę w górę, na przykład, albo zrobić to po filmie, albo w ogóle nie zrobić, jeżeli nie macie ochoty. Ja tylko przypominam, że jest taka opcja. No to kochani, przechodzimy do malowania, a tam jeszcze sobie do was trochę pogadam. No więc pogadajmy sobie o tym, co tu się właściwie wydarzyło. Zaczynam od mojego ulubionego sposobu na wybielenie skóry, czyli białego sticku z Kriolana. Rozprowadzam go po twarzy pędzelkiem, ale nie chcę, żeby była taka super, super biała. Skóra może troszeczkę prześwitywać i w tych miejscach, gdzie będzie konturowanie, gdzie będzie nałożony inny kolor, zostawiam niepomalowaną skórę po prostu. Odrobinę tego podkładu biorę na szczoteczkę do brwi i dobrze je wyczesuję, żeby je również rozjaśnić. A następnie do konturowania i nadania oczywiście koloru również używam niebieskiej farby SFX z NYXa. Ja sobie założyłam, że tutaj się będą działy takie, powiedzmy, plamy barwne i że ciekawie to będzie po prostu wyglądało pod tymi białymi wzorkami. Biorę teraz prasowany pigment z NYXa w kolorze Hot Blue i utrwalam nim tę tłustą farbę, jednocześnie oczywiście dodając jeszcze głębi koloru. Tym samym pigmentem zaczynam makijaż oczu, jednocześnie też troszeczkę konturuję nos. Na centralną część powieki nakładam białą bazę pod cienie z NYXa. Następnie w to miejsce nakładam biały cień z paletki Nude Tude z The Balm. On jest bardzo mocno napigmentowany i jednocześnie lekko połyskujący. W miejsce konturowania nakładam również czarny cień, po to, żeby właśnie pogłębić, ale jednocześnie dodać kolejną warstwę kolorystyczną, a tu już oczywiście idzie fuksja. Pigment prasowany z NYXa w takim właśnie kolorze wędruje przede wszystkim w największej ilości pod oczy, no i oczywiście wszędzie tam, gdzie prosi się o to, żeby dodać troszeczkę koloru. Usta najpierw wybielam, dodaję następnie tej fuksji. Oczywiście potem ukształtujemy bardziej te usta. Na początku będą wyglądać troszeczkę śmiesznie. W zewnętrznych kącikach oczu dodaję jeszcze trochę czarnego i ładnie blenduję z resztą odcieni, żeby nadać im fajnego kształtu. W wewnętrzne kąciki natomiast nakładam najpierw glitter primer, czyli klej do brokatu. A następnie nakładam taki połyskujący pyłek z Glazela w kolorze A8. A następnie przechodzę do mnóstwa białych kropeczek, które zrobiłam bardzo prostą metodą. Po prostu rozwodniona biała farba, pędzelek, no i stukanie palcem. To wszystko.
a następnie również oczywiście białą farbą wodną i pędzelkiem. Wykonuję taki chyba główny punkt programu tutaj i moją jedną z ulubionych czynności przy wykonywaniu tego makijażu, czyli wszystkie te białe zygzaczki, czy raczej fale. Wiem, że wiele osób nie przepada i ma trudności z wykonywaniem takich właśnie detali. Ja nie ukrywam, że mi na pewno tutaj pomogło doświadczenie w malowaniu dzieci. Te wszystkie wzory, które tam maluję, oparte są właśnie na takich detalach, liniach, łezkach. I na pewno tym sobie wyrobiłam rękę do takich wzorów. I to doświadczenie fajnie tutaj procentuje i lubię bardzo łączyć te dwa światy. Odrobina brokatu na szyi oczywiście nie zaszkodzi. Zdecydowałam się jeszcze dodać przy ustach trochę tych białych wzorów, a także trochę błękitu na same usta. Do wykończenia całości oczywiście założyłam jeszcze soczewki kontaktowe, perukę i tak szybko skonstruowałam z folii aluminiowej rogi, które owinęłam włosami. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta charakteryzacja. Widzimy się w przyszłym tygodniu, również we wtorek. Będzie to już nasz stały dzień. Do zobaczenia, pa!